tam po lewej stronie. Dośrodkowuje w pole karne, jest tam Grzelczak, ale jednak przegrywa rywalizację z Barskim. Barski dwukrotnie interweniował, jest strzał sprzed pola karnego, ale bardzo daleko od bramki Gębary strzelał Tomaszewski. O walce o wyższe cele to myślę, że dla trenera ten... O, mamy sytuację, bardzo dobrą. Sam Grzelczak zdecydował się na strzał, ale dobra interwencja Gębary, nie był to najtrudniejszy strzał. I po prostu następne rozgrywki nazwałbym drugą ligą. Myślę, że to by było jaśniejsze. Grzelczak ale super przyjął. Się Grzelczak podaje do Smektały, jest 1-0 dla Słowenina Wolibusz w 12 minucie. Brawo. Gospodarze wychodzą na prowadzenie. Piłkę do bramki skierował Jakub Smektała po podaniu Piotra Grzelczaka. No teraz Barski pyta kolegów, co byście tam robili w obronie? No i ma absolutnie rację. Mają pretensje, czy nie było spalonego, bo faktycznie Piotrek dostał piłkę, będąc na styku linii obrony. Kotowicz będzie dośrodkowanie w pole karne. Praktycznie wszyscy zawodnicy Słowa Woli Boża, jest strzał Puchały. Był faul w tej sytuacji, nie pokazuje Grabowski, sędzia Grabowski, podnieść się. No mamy, nie było faulu. Mamy kontrowersję. Stępin po prawej stronie idzie, tak, Stępin dostaje tę piłkę pod nogi, po poszukiwaniu dalej Smektały. Smektała decyduje się na strzał, ale to nie była udana próba. Mógł sam kończyć, a jednak zdecydował się poszukać kolegi, to też dobrze świadczy o nim. Dobrze się prezentuje dzisiaj ta dwójka w przodzie. Zobaczmy, Paradowski, sytuacja Kotowicz wyprowadza Barycz na dwubramkowe prowadzenie, 42 minuta, Grzegorz Kotowicz. Stały fragment gry z autu, wyrzucali piłkę piłkarze Baryczysów, tam przedłużał Stępin, jeśli się nie mylę, i ostatecznie Kotowicz w bliższej odległości pakuje piłkę do bramki. Nawet żadnej dogadnej sytuacji, najlepszy chyba był ten niecelny strzał Cegiełki, a Barycz nie kolejne bardzo dobre zatrzymać. Grzelczak do Stępina, Stępin! Fajny, mocny strzał, ale obok bramki. Popularny Szczepan dał radę przyjąć tę piłkę, ale odwrócony tyłem do bramki. Teraz próbuje sobie poradzić z obrońcami gospodarzy. Szczepan będzie dośrodkowywać. Jest piłka bardzo głęboko, mocno, ale od bramki zacznie jednak w tej sytuacji Budzyński. Właśnie jeżeli chodzi o takie przygotowanie motoryczne do meczu. No niestety ta strata punktowa z pierwszej rundy dawała się we znaki. Grzelczak 3-0! Kapitalne podanie Jakuba Smektały i Piotr Grzelczak, który wcześniej asystował do Smektały, teraz dostał od niego podanie. 55 minuta spotkania. Gospodarze wychodzą na 3-bramkowe prowadzenie. Szuba. Nie ma spalonego. Bardzo aktywny, nie był tak jak słusznie zauważyłeś na spalonym. Skrzydłowy zespołu Słowenina Wolibusz, Cegiełka w pojedynku sam na sam. Cegiełka ale zdecydował się na strzał, ale fenomenalna bramka Cegiełki. 61 minuta, jest jak na razie pierwsze trafienie w ekipie Słowianina Wolibusz. No, jeden z najpiękniejszych goli, jakie mieliśmy okazję oglądać w tej rundzie. W pojedynkę zdecydował się na akcję, przedryblował grającego po prawej stronie Paradowskiego. Na piątym poziomie rozgrywkowym Matusik, będzie ciekawa ta liga w przyszłym sezonie. Matusik, kłośliwa piłka, znajduje Grzelczaka. Grzelczak 4-1, nie, to Puchała, przepraszam, strzelił bramkę w 74 minucie tego spotkania. Też nie powstrzymał defensywnego. I znowu mamy lewą stronę. Fatianow będzie obrońcy, pierwszy. Nie, jednak Baryczy zdążył w tej sytuacji obrońca Barycza, ale Fatianow ale wychodzi kapitan sam na sam z Budzyńskim. Fatianow nie ma obok bramki Budzyńskiego. No nie będzie trafienia na 2-0. Widzę już na tylko... Na 2-4, przepraszam. Tak, dziękuję Sebastianie. Trener Tomasz Horwat z nami. Panie trenerze, piękne zwycięstwo na koniec sezonu. Ta gra się fajnie układała. To było widać, że chyba Słowianin dostawał informacje z Bolesławca na temat wyniku. Dziękuję, dzień dobry, dziękuję. Tak, od początku myślę, że kontrolowaliśmy, nie wiem, czy dostawał, czy nie, jakby my tym nie żyliśmy, już skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tym spotkaniu. Wiadomo, że dla nas było to ostatnie spotkanie sezonu, tej rundy. Trzeba powiedzieć, udanej rundy, wiadomo, że gdzieś tam
Może gdzieś chcieliśmy więcej na początku, nie udało się, natomiast na pewno chcieliśmy zakończyć tą rundę i ten sezon zwycięstwem i to się udało i myślę, że od początku spotkania to my nadawaliśmy ton wydarzeniom na boisku, stworzyliśmy sytuację, kontrolowaliśmy ten mecz do przerwy 2-0. Było jeszcze kilka innych tam sytuacji na pewno. Okej, druga połowa, gdzieś pierwsze te fragmenty w drugiej połowie widać było, że jeszcze Woliwóz chciał spróbować poszukać może bramki kontaktowej, natomiast szybko szczelona bramka na 3-0 gdzieś na pewno podcięła te skrzydła i nam ustawiła to spotkanie, więc to na pewno cieszy. I z tego miejsca dziękuję zawodnikom za to ostatnie spotkanie i ogólnie za całą tą rundę, bo myślę, że wykonywaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Zwycięstwo w Pucharze Polski na szczeblu tej wojewódzkim, więc myślę, że to ogromny sukces. Za to wielkie podziękowania. No i nic, zbroimy się i gdzieś w przyszłości na pewno będziemy chcieli zaatakować i powalczyć o coś więcej. To runda wiosenna dużo lepsza w wykonaniu Barczysów niż jesień, kiedy pojawił się po klubie. Widać, dużo lepiej zawodnicy fizycznie wyglądają na boisku, chociażby Grzegorz Kotowicz zagrał, nie wiem, czy nie najlepszą rundę w swoim życiu. Jakie te plany na następny sezon? No plany są chyba tylko jedne tak naprawdę. Przychodziłem tutaj z zadaniem awansu przez te półtora roku, więc no nie może być jakby innego zadania jak walka o zwycięstwo i o awans w przyszłym sezonie. Więc mówię, przed nami teraz odpoczynek. Zawodnicy dostają wolne 3 tygodnie tak naprawdę wolnego, jadą na urlopy. W tym czasie też dostaną rozpiski do wykonania odpowiedniej pracy. No i wracamy 8 lipca i szykujemy się do nowego sezonu. Mamy już zaplanowany obóz, mamy zaplanowane sparingi w tym okresie przygotowawczym, więc mówię, po tej krótkim okresie wypoczynku 3-tygodniowym wracamy później do pracy. A to słuchaj, że ekstraklasowy zespół przyjedzie na sparing do Sułowa? Nie. Nie przyjedzie. Także nie, takiego nie udało się gdzieś tutaj pozyskać. Ale tego, który właśnie spadł z ekstraklasy? Nie, też nie. No akurat to ekstraklasa i pierwsza liga zaczynają zdecydowanie szybciej przygotowania i rozgrywki, więc no nie było mu gdzieś tam możliwości zagrać takiego sparingu, ale sparingi mamy na pewno dobre, są zespoły trzecioligowe, więc no nie tylko oczywiście, ale gdzieś tam większość jest trzecioligowe, więc myślę, że to będą dobre sprawdziany i dobry okres przygotowawczy. Michał Mostowy, kierownik zespołu Suwienia Woliwóz. Znowu macie to drugie miejsce. No cóż, trzeci sezon z rzędu, pierwszy sezon jako Beniaminek, kończymy na drugim miejscu. W zeszłym sezonie poprzeczka przeszkodziła w awansie. W tym sezonie no, ciężko wyczuć, będziemy analizować ten sezon, szczególnie rundę wiosenną, bo na pewno ta runda nie była najlepsza w naszym wykonaniu. I to zaważyło na tym, że te 6 punktów, które mieliśmy przewagi po jesieni, dzisiaj wracamy w smutnych nastrojach z Sułowa do Woliborza. Robimy analizę, mobilizujemy się, w przyszłym sezonie walczymy od nowa. Tutaj jest duża presja, może nie presja, ale oczekiwania na to, żeby ten awans w końcu był. To jest oczekiwania sponsora, to oczekiwania kibiców, to oczekiwania w końcu samych zawodników i nas, ludzi związanych z tym klubem. No ale też trzeba oddać cesarzowi co cesarskiej. Miedź Dwolegnica wiosnę już grała na takim poziomie, że myślę, że nie byłaby zagrożona spadkiem z trzeciej ligi. Jeżeli chodzi o Miedź Legnica, to trzeba powiedzieć, że już po rundzie jesiennej wyglądała na jednego z faworytów do awansu w tym sezonie. No wiosnę mieli znakomitą. Trzeba oddać cesarskie co cesarzowi, panu Skrzypczakowi, bo sam osobiście strzelił więcej bramek niż nie jeden zespół w tej lidze, w tej rundzie. Także no naprawdę, no Miedź była najlepszą drużyną chyba w tej rundy wiosennej, tej ligi. I gratulujemy z całego serca, szanujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy my w takiej, że tak powiem, pozycji, gdzie inni nam będą oddawać ten
te honory i my będziemy się cieszyć z tego awansu. Dzisiaj mecz w Sułowie, graliście też w Oławie. Które zespoły, bo nie ma żadnego spadkowicza z trzeciej ligi na Dolnym Śląsku, więc naprawdę znacie wszystkich rywali poza Beniamikami w przyszłym sezonie. Które zespoły w pańskiej ocenie dołączą do grona drużyn, które będą walczyć o awans? Poza Słowieninem, Wolibusz oczywiście. No szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na pewno faworytem do awansu w przyszłym sezonie będzie Baryt Słów i ponownie my, czyli Słowianin Wolibusz. Jeżeli chodzi o pozostałych rywali, na pewno Moto Jelczoława będzie bardzo mocnym rywalem. Aczkolwiek no, z tego, co gdzieś tam słyszymy, czytamy w mediach społecznościowych, to Moto Jelcz musi się uporać z własnymi problemami wewnętrznymi. Ale myślę, że oni sobie z tym poradzą i w przyszłym sezonie też będą bardzo mocną drużyną. No i co? No, na ten moment chyba można upatrywać tylko w tej trójce faworytów na przyszły sezon tej czwartej ligi. Jak będzie naprawdę, czas pokaże, bo się ciężko powiedzieć, kto jeszcze, może Beniaminkowie zaskoczą, prawda? Wśród Beniaminków mogą być naprawdę jakieś mocne postaci, może Piast Żmigród, który no, ma mocną, dobrą drużynę, Górnik Złotoryja. No, zobaczymy nowy sezon przed nami, nowe wyzwania, nowa czwarta liga w przyszłym sezonie, która ma dość szybko wystartować. Ze względu chyba na Regions Cup. Oby była pozytywna, bardziej pozytywna niż ta czwarta liga w sezonie 2023-2024 dla Słowianina Wolibusz, na co bardzo liczymy i bardzo w to wierzymy.